Drodzy bracia i siostry, pielgrzymowanie to nie jest turystyka, czyli obracanie się w kółko bez jakiegoś głębszego znaczenia, wyznania. Pielgrzymowanie to przyjście, przybycie do miejsca, gdzie spodziewamy się otrzymać szczególnej łaski od Pana Boga. To są miejsca poświęcone szczególnym objawieniem się Boga. Ale to może być też sam proces pielgrzymowania, w którym prosimy Boga, aby dokonał przemiany w nas samych. I jako wspólnota tych, którzy gromadzą się wokół liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, pielgrzymujemy tutaj, do tego miejsca, uświęconego szczególną obecnością Boga poprzez ikonę Jego Matki, poprzez znaki, jakie dzieją się przez pośrednictwo Maryi, Najświętszej Rodzicielki. I przychodzimy, aby Bóg dokonywał w nas przemiany, to znaczy, aby nam objawiał siebie, abyśmy my zrewidowali nasze życie, abyśmy na każdym miejscu poszukiwali nawrócenia, powrotu w ramiona Boga Ojca. Bardzo różnie się to dokonuje. To może być poczucie tej wspólnoty, jedności, entuzjazmu, że spotykamy się tutaj razem. To może być posługa, którą świadczą organizatorzy, wolontariusze, zabiegani, zatrudzeni, nie znający od kilku dni odpoczynku i chwili jakiegoś oddechu. To może być spotkany człowiek ubogi, który podchodzi do nas i prosi nas o łyżkę strawy. To może być spowiedź, którą odbyliśmy. To może być w końcu ta święta liturgia, tak uroczyście sprawowana, w której na nowo przeżywamy, doświadczamy i bierzemy ze skarbca łaski Jezusa Chrystusa, wyproszonych przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W tej liturgii kierujemy się tym, co Kościół do nas mówi. I spotykamy się tutaj, aby rozważać tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa. Jesteśmy już na samym początku tej mszy świętej wezwani do tego, abyśmy się chlubili krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest niezwykłe, że chlubimy się krzyżem, narzędziem zbrodni, narzędziem przeznaczonym dla tych, którzy popełnili najgorsze zbrodnie. Narzędziem przeznaczonym dla tych, których należało pohańbić, aby dać przykład innym, żeby nie wkraczali na tę drogę. Ta śmierć na krzyżu, ona była powszechnie stosowana w czasach Jezusa Chrystusa i jeszcze wcześniej przed nim, kiedy Sokrates wzniecał powstanie gladiatorów, wielcy śmiałkowie, którzy odważyli się przeciwstawić swojemu losowi, przeciwstawić się temu pohańbieniu, którego doświadczali, temu zabijaniu się nawzajem. To powstanie zostało krwawo stłumione, a drogi do Rzymu były ozdobione, w cudzysłowie, tysiącami krzyży na świadectwo, aby nikt więcej nie ośmielił się w ten sposób postępować.
Pan Jezus Chrystus mówi, ja sam z siebie daję życie. Nikt mi go nie zabiera, ja sam je oddaję. Pan Jezus decyduje się na tę drogę bycia do końca z człowiekiem, aby go zbawić właśnie w ten sposób. I coś niezwykłego się dzieje. Bo to ten znak, który miał odwodzić od drogi zawieszonego na krzyżu. Ten właśnie krzyż pociąga przez stulecia tysiące, miliony ludzi. Pociąga tak mocno, że inni również gotowi są oddać życie w imię Jezusa Chrystusa. Bo w tej tajemnicy tego krzyża odkrywamy przede wszystkim miłość Boga do człowieka, który właśnie do końca jest człowiekiem tym najbardziej pohańbionym. Zewnętrznie wykluczonym z jakiejś społeczności. Wewnętrznie uwikłanym w swój grzech. Wewnętrznie odłączonym od Boga. I to właśnie Jezus Chrystus, Bóg człowiek, który oddaje swoje życie, chce stać na nowo człowieka z Bogiem. Chce odbudować w nim swój obraz, swoje oblicze. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi do 12 uczniów, ale nie powiedział im, oto ja idę do Jerozolimy, by być wydanym kapłanom, by być wydanym poganom, na ukrzyżowanie, na ukrzyżowanie. Pan Jezus mówi, oto wstępujemy do Jerozolimy. Każdy, kto zdecydował się powiedzieć Chrystusowi, idę za Tobą, chcę iść za Tobą, ma perspektywę drogi do Jerozolimy. Ma perspektywę drogi na wyszydzenie, poświęcenie, ukrzyżowanie, ukoronowanie, ukrzyżowanie. Ma perspektywę śmierci. I ma perspektywę zmartwychwstania. I to jest ta kompletna nowość w całym tym procesie, kiedy chce się kogoś wykluczyć. Gdy chce się kogoś pohamować. Dzisiaj padamy przed krzyżem Chrystusa. Klękamy przed Nim, adorujemy Go. Nie po to, aby zachwycać się, czy czcić truchło zawieszone na krzyżu. Ale by odkryć miłość Boga skierowaną do każdego z nas. Ta miłość przejawiała się w całym życiu Pana Jezusa. Szczególny moment był podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus Chrystus umył uczniom apostołom, kiedy stało się to na wieki, do końca czasów, znakiem uniżenia Boga, kiedy to Bóg klęknął przed człowiekiem, aby okazać mu swoją miłość. Fort Mavis Brown, XIX-wieczny malarz. Namalował obraz Chrystus umywa nogi Piotrowi. Obraz, który nie zyskał poklasku u znawców sztuki. Nikt nie chciał go widzieć. Malarz musiał go poprawić, bo pierwotnie przedstawił tam Chrystusa nagiego do połowy. Jest Piotr, który wystraszony, wręcz zniesmaczony, jakby cofa te nogi, żeby Jezus Chrystus je umył. Autor obrazu musiał później domalować szatę Jezusa Chrystusa, bo nikt nie chciał zaakceptować nagiego Boga. Boga, który wysuwa się ze wszystkiego, aby dotknąć najbardziej intymnych problemów człowieka. Boimy się, nie chcemy przyjąć klęczącego Boga.
Owszem, my mówimy, my chcemy klękać, my chcemy go uwielbić, bo to jest Bóg. Ale w gruncie rzeczy On tu teraz przed nami klęka. I chce dotknąć najgłębszej sfery naszego życia, serca. I więc ten czas pierwszy będzie nade wszystko odkrywaniem prawdy o człowieku. Nie po to, aby popadać w jakieś cierpiennictwo, we frustrację, tylko by odkryć prawdę o Bogu i o człowieku. I że jestem zależny od Boga. I że Bóg chce mnie przywrócić do pierwotnej świętości, do jakiej nas przeznaczył. Przyjmijmy więc. Przyjmijmy, to nie jest łatwe. Przyjąć dar Boga, który klęka przed Tobą, oddaje życie. Pójdźmy razem z Nim do Jerozolimy. Nie martwmy się tym, że będziemy wystawieni na pohańbienie, ubiczowanie, pośmiewisko, ukrzyżowanie, śmierć. Razem z Nim idziemy do zmartwychwstania. Mimo, że będą chcieli nami zawładnąć poganie. Mimo tego, że ktoś będzie się z nas śmiał. Mimo tego, że ktoś będzie chciał nas zostawić na margines życia społecznego. Idziemy z Nim, by zmartwychwstać. I znowu nie w kategoriach triumfu ziemskiego. Tylko w kategoriach życia wiecznego. To dokonuje się podczas tej ofiary.